Ból pleców i depresja. Ciężki i długotrwały ból pleców, utrudniający pracę zawodową i czynności życia codziennego, może prowadzić do depresji. Z drugiej strony, depresja i inne zaburzenia psychiczne mogą manifestować się jako ból pleców. W praktyce najczęściej spotykamy zaburzenia depresyjne, spowodowane długotrwałym i ciężkim bólem. Lekarstwem na te zaburzenia jest po prostu wyleczenie bólu. Po wyleczeniu bólu zaburzenia nastroju oraz inne zaburzenia psychiczne najczęściej znikają, jak po dotknięciu czarodziejskiej różdżki. Jednak w rzadkich przypadkach, kiedy nie można usunąć bólu, stosuje się leki przeciwdepresyjne. Takie leki nie tylko polepszają nastrój, ale mogą zmniejszyć odczucie bólu.